kochani, chcę powiedzieć, że zrzutka nasza spotkała się z wielką życzliwością Państwa, z wielkim zrozumieniem. W tej chwili mamy prawie 32 tysiące złotych uzbieranych na stypendium wolności Mateusza Kioskiego. Chcę też dodać, że to stypendium wolności w przyszłości będzie również pieniądze z tego stypendium będą również przeznaczane na osoby, które bardzo czynnie działają, a są w podobnie trudnej sytuacji jak Mateusz. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. To ogromne wsparcie. Dzięki niemu nasza rodzina już odczuła sporą ulgę. Będziemy mogli spokojnie, bez stresów bytowych przeżyć święta. No i szykujemy się oczywiście do kolejnych działań już w tej chwili i za chwilę jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że będę mógł razem z Elą i z wieloma przyjaciółmi pomóc w organizowaniu tego szerszego projektu, jakim będzie stypendium wolności dla wszystkich działaczy. Jest teraz świetna okazja, żeby złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne i życzyć, żeby w tych spotkaniach rodzinnych, przy stole wigilijnym, rozmowy były skierowane na to, co w przyszłości, na to, co dobre, na to, co łączy. Postarajmy się nie rozmawiać o polityce, ale o tym, co nas łączy w rodzinach. I pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest to, żebyśmy byli razem, żeby się nie dzielić, żeby jednoczyć naród, żeby się dogadywać i wzajemnie rozumieć. Nie każdy, kto ma inne poglądy, jest naszym wrogiem. Często po prostu ma inne podejście, inne zrozumienie. Musimy rozmawiać, słuchać siebie nawzajem i wtedy łatwiej nam będzie się wzajemnie zrozumieć i pojednać.